Jest to sąd okręgowy. Tak, to jest SSO, pisze SSO Marcin Soja. Marcin Soja tu jest, pisze sąd Marcin Soja, SSO. Więc jestem tutaj właśnie na takim przejściu do SSO. A to jest sala imienia sędziego Mirosława Filipowicza. To jest sala imienia sędziego Mirosława Filipowicza. Tutaj bardzo dobrze. I to jest 324, sala konferencyjna. Dobrze. Więc jestem sobie tutaj na stole. I jak wszyscy wiedzą, jestem osobą starszą. Biorę leki, szybko się męczę i te sprawy. Dzisiaj jest gorący dzień we Wrocławiu, więc tutaj sobie, jak widać, no w tym przejściu jestem. Nie wiem, gdzie to jest i tak dalej, ale no, jest spokój. Dobrze, więc teraz sobie piję wodę, dochodzę do siebie oraz także deklaruję to, że jako suweren sprawuję swoją władzę samodzielnie, bez żadnego pośrednictwa jakiejkolwiek korporacji, pod jakąkolwiek nazwą handlową. Trzecia RP, Trzecia Rzeczypospolita, Trzecia Rzeczpospolita, Polska, Polska Bis, Republic of Poland lub jakakolwiek nazwa by to nie była. Rzeczpospolita z literką Y lub bez literki Y, czyli Rzeczpospolita albo Rzeczypospolita, i bez względu na to, jaka cyferka tam jest, 1, 2, 3, 4, ale jak trzecia, to może trójka jest z przodu, i bez względu na to, czy tam jest jakaś literka Y, czy tam nie ma żadnej literki Y, czyli po prostu jeśli jest Rzecz Pospolita albo Rzeczy Pospolita. Dobrze, więc właśnie niniejszym tutaj deklaruję to, że jako suweren sprawuję władzę samodzielnie, bez pośrednictwa państwa polskiego III RP, to znaczy bez pośrednictwa jakichkolwiek organów konstytucyjnych III RP, Sejm, Senat, pierwszy prezes Sądu Najwyższego, prezes Trybunału Konstytucyjnego, resorty siłowe i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie ministerstwa i ich pracownicy, ich zastępcy oraz wszyscy, którzy pozostają na liście płac III RP, nauczyciele, lekarze, jakaś mundurówka, leśnicy, cokolwiek by to nie było, oni są pracownikami III RP, czyli państwa polskiego, cała budżetówka. Strażacy też są. Strażacy też, więc właśnie niniejszym informuję, że jako suweren sprawuję swoją władzę samodzielnie, bez żadnego pośrednictwa i nie mam żadnej umowy z korporacją typu państwo polskie na jakiekolwiek usługi, produkty, serwis, oferty handlowe itd., itd. I dlatego też w terminie 30 dni bardzo proszę każdego, nawet kto jest przez pomyłkę, o zadanie pytania, o doprecyzowanie, gdyby coś było niejasne, oraz o przyjęcie tego jednostronnie do, dzień dobry pani, do wiadomości, że właśnie dokładnie tak jest i tak postanowiłem. Proszę to uszanować i dzień dobry panu. Witam serdecznie. Miłego dnia panu życzę i całego weekendu też. Całego weekendu panu życzę. Do widzenia. Co za czasy, kochanie, nie ma lekko. Czy teraz jest dokładnie 11:33 na zegarze? Dobrze. Więc żadnych usług, produktów nie potrzebuję od III RP, ani nie jestem żadnym zasobem ludzkim. W jakikolwiek sposób by to rozumieć, zasobem jakimś własnym, wynajmowanym, ludzkim. Dzień dobry pani.
czyli sprawuję swoją władzę samodzielnie, jestem podmiotem prawa. Witam. Witam. Jestem podmiotem prawa krajowego i podmiotem prawa międzynarodowego. I bardzo dziękuję za wszystkie dotychczasowe oferty handlowe, które do tej pory jakoś jeszcze otrzymywałem. Nie potrzebuję już żadnych ofert handlowych, wezwań, skierowań, stawiennictwo jakiekolwiek i tak dalej, w jakikolwiek sposób to by miało nie zaistnieć. Witam serdecznie. Dlatego właśnie prosiłbym o przyjęcie tego do wiadomości. Tutaj w Sądzie Okręgowym Wrocław oraz także mniejszym deklaruję przem i wobec, że nie miałem i nie mam żadnych myśli samobójczych. Witam serdecznie. Nie zamierzałem i nie zamierzam targnąć się na życie. Nie zamierzam w żaden sposób rozstać się ze swoim życiem. Nie zamierzam sobie samobuja strzelić, nie zamierzam sobie zrobić harakiri, seppuku lub rozstać się ze swoim życiem w jakikolwiek sposób. Zamierzam żyć na tej planecie, tyle ile Stwórca to dla mnie ustalił.